Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andec i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym wyzwaniu Kas na moim kanale i na kanale chłopaków. Jest ze mną oczywiście Wojtek i Piotrek. Dzień dobry. Witamy was serdecznie i jak pewnie już widzicie po tytule filmu, dzisiaj będziemy sobie robić nowy listening challenge w 10 minut, a dzisiaj dyktującym będzie Piotrek! Ja! Tak, yay! Więc simkę, którą... I ja. Mamy 15 czy 10 minut? 10 minut. 10. I simkę, którą sobie na dzisiaj wybraliśmy, jest to, uwaga, Delia Moz. Sylwek W2 ją zrobił dla nas, tak. Oto i Delia, możecie z nią zrobić co chcecie, a wasza wyobraźnia niech się rozwija, także Piotrka wyobraźnia się będzie rozwijała, niewątpliwie. Tak. Oj tak. Tylko pamiętajcie, żeby ją dwukrotnie, nie? Tak, tak. Żeby potem dla porównania, dobrze. I Piotrek, i ty robisz screena. Dobrze, tak. Czemu Happy robi screena? No bo on robi tą główną. Ja mam tą podstawową. A! Tak, jego pierwszy wzór. Ale co ona ma z ustami? Oj, botok się. Jest taka. Ona ma aparat na zębach w ogóle. Ona ma Kylie Jenner Challenge. Kylie Jenner Challenge. W ogóle to zobaczymy, co ona tu ma. Jest przyjaciółką zwierząt, jest zwierzęca to czułość. Zawsze sprawdzam, co simki mają i simowie. Jest wesoła, jest dobra i jest towarzyska. I jeszcze tylko przypominam, moi drodzy, że jeżeli macie ochotę dla nas zrobić jakąkolwiek simkę, to musicie zrobić pod hashtagiem Kas dla Andesa. Zobaczcie. Halo. Dajcie jej upiorny hut i zobaczcie, jak chodzi. Ojeju. I zobaczcie, ile już jest tutaj simek dla nas, i simów, i psiaków, i zwierzaków, i wszystkiego, także jesteście cudowni. Upiorny hut, patrzę. Jakie oczy robi? Boże. Gdzie tu jest upiorny? Wygląda trochę jak taka Rozana. On wygląda jak Happy, jak się denerwuje. No też! On ma takie, on ma zawsze takie duże oczy, jakby kupę chciał, nie tak... Kabicz. Dobra. To co, najpierw ją rozbierzemy może poza czasem. Tak, włosy i to wszystko, także Happy będziesz decydował dzisiaj, aż się boję. Mm-hmm. Ja też. A przepraszam, w czym są piegi? Znaczy, ja myślę, że w detalach skóry. Aparat zdejmujemy? Nie, tego nie zmieniamy. Aż tak to wiesz. Tylko makijaż, włosy i ubranie. Ja zdjąłem, zdejmijcie, bo ja też zdjąłem. Bo kliknąłem wcześniej. Ups. A gdzie to się robi? A to nie, to mi się... Nie, to mi się chyba z automatu zdjął, bo dałem... Jak zdejmiecie twarz, to też się zdejmie, tak. A, to jest zdjąłem. Ona się teraz nie uśmiecha niestety. Halo, a bubu, biba, baba. Mm. Nie uśmiechniesz się do mnie? U mnie się uśmiecha. Moja stoi tak wryta jak bambus. Ma taki zbotoksowany... O, dobra, nie ma aparatu. Dobra, jest okej. Okay. Jest dobrze. Dobrze, więc czy jesteście gotowi? Piotrek, czy ty jesteś gotowy przede wszystkim? Bo ty musisz mieć wizję. Myślę, że tak. Moi drodzy, myślę, że dzisiejsze wyzwanie tak sobie trochę bardziej zagęścimy i będzie trochę trudniej, bo Piotrek nie będzie aż tak, wiecie, że w czwartym rzędzie tłumaczyć. Ta pomadka, coś. Po prostu robimy, a my staramy się jakby go zrobić. Mamy na to oczywiście 10 minut. Mam nadzieję, że się wyrobimy, że Heb jego wizja nie poniesie aż za bardzo. Tak, zobaczymy. No. To tak, dawaj mi, Wojtek, znać tak jakoś to... Wojtek! To 3 minuty. Zmieniłem na dzwoneczki. Dobra? Będziemy mieli takie dzwoneczki. Co? Dobrze. Co 3 minuty mi dawaj znać, dobra? Mniej więcej. Postaram się, no. Dobra. Dobrze. Czy jesteście gotowi? Tak. Dobrze. No to liczę. 3, 2, 1, start! Happy dobrze, jedziesz. Więc zaczynamy od włosów. Dobrze. Kolor weźmiemy. Myślę, że możemy poszaleć i dajmy jej czarne. Okej. Poszalmy. Poszalmy. Aha, dobra, no okej. Okay. No. Poszalmy? O Boże. Mi się też brwi zmieniły. Włosy długie. No mi też. Długie. Włosy długie. No. I zróbmy jej może taki kucyk, taki może to, tłumacz. To jest kucyk, taki kucyk zawiązany po prawej stronie i wisający na ramię jedno. Dobra. Nie wiem, czy chodzi o to, ale chyba to. Tak, i przyzwoja z przedziałkiem. No chyba tak, okay. Dobra, no. Bez nakryć głowy. A powiedz mi, czy ona teraz wygląda jak Selena Gomez? Tak. To jest to. Kolczyki weźmy. I weźmy jej kolczyki może... lody. Zrobimy ją taką skuteczną. Lody? Lody. I lody... kolczyki lody? Czerwone. A tutaj, dobra. Okulary. Okay. Możemy jej dać okulary takie... Na jej rękę. Możemy jej dać taką łezkę przezroczystą, w sensie normalne oprawki z normalnymi szkłami. I możemy jej dać takie beżowe. Beżowe jej dajmy. Dobra, makijaż. Co znaczy beżowe?
Beżowe, no takie cieliste. Cieliste, to tak mów po polsku. No takie lekko żółte, ale nie białe. Takie... Pomieszanie. Dobra, chyba żółtym, dałem, no. Nie wiem, czy to są te oprawki, czy nie. To są łezki, ja nie wiem, dobra, daj mi takie. Łezki. No ja też nie wiem, czy mają wyglądać tak samo. Makijaż, cieni pod oczy. Robimy makijaż, takie... oczy. Oczy, no. Z kreską, jakby taką kocią. Z kreską kocią. To wszystkie są z kreską, dajemy... kocią kreską. Nie, poczekaj. Nie. Nie, dobra. I dajemy... kocia kreska? Gdzie ty masz kocią różowe kreskę tu? Jest. Nie tłumacz, jest nie tłumacz za bardzo, pamiętaj wyzwanie. Kocia kreska. Kocia kreska? Ale kliknąłeś w oczy, czy kliknąłeś sobie w eyeliner? W oczy. I ty tu masz kocią kreskę? Jest taki a jest, na zewnątrz. Dobra, no, mam. Kocia kreska i to jest taka podstawowa. I z dołem takim wycieniowanym też również. Ja pierkur. Eyeliner. A kolor? Zwykły. Bez różowy. Różowy. Ja nie zaznaczyłem jeszcze kocie kreski, poczekajcie. A? Nie wiem, czy to jest to. No dobra, no chyba... Eyeliner... Ewentualnie żeby to? Tak było w miarę łatwo. Jezus, nie wiem. Ma okulary, tak nie widać kociej kreski, więc co za różnica. Dajmy jej taką ostro zakończoną kreskę. Dobrze, bez dołu, jest bez linii wody. Bez dołu, bez dołu. Ostro zakończoną kreska. Dobra, chyba to. Tak. To jest, ale to i, nachodzi i czarną. W ogóle na ten drugi bez sensu. I czarną, dobra. Ale po prostu tak nie widać. Ja nie chcę nic mówić, ale ja bym zrezygnował z Lenera, no ale... Dobra, wiesz, zostaw już go, to jest jego wizja. No. Dobra, dajemy jej cień, znaczy... Na policzki oczywiście i dajemy jej róż. Mocny róż. To będzie to. Mocny róż, dobra, chyba. Okay. Usta dajemy matowe. Wardyczki. Mm-hmm. I możemy matowe jej dać takie pomarańczowa czerwień taka. Pomarańczowa czerwień. Pomarańczowa czerwień. Pomarańczowa Tak, o? Pomarańczowa czerwień. Co? Pomarańczowa czerwień? Chyba tak. To. To chyba to będzie, albo czekajcie. Dobra, okay. Czekajcie. Albo to będzie to. Dobra. Halo, no. Maciek, nie zwalniaj. No jest, dobrze, no co? Wychodzimy do ubrań. Górne części ubioru. Dobra. Teraz no. Czekajcie. Weźmy sobie może bezrękawniki. A tak na kategorię dzielisz ładnie. Ojej, tak. No, bezrękawniki. I dajmy jej koszulkę taką kategorię na ramionczka. No. I farbowaną na dole. Koszulka na ramionczkach falbowana. Dajmy jej z różową z białym wzorkiem, taką ombrę. Koszulka na ramionczkach falbowana na dole. Tak. Jezu, to chyba to. Jaki kolor? Różowa ombrę. Koszulka na ramionczkach falbowana na dole. Z białymi wzorkami. Czy to będzie koszulka na ramionczkach falbowana na dole? Jaka ombrę, co ombrę? Dole. Dobra, mam chyba. Różowa. No, to chyba no to, mam, no. Dobra, dolne części ubioru zostało. Dobrze, no to spokojnie, dajemy jej spodnie. No. Spodnie. I dajemy jej... poczekajcie, dajmy jej dżinsy, żeby tak łatwiej było. Dajmy jej obdarte. Obdarte, no. Ciemnogranatowe. Tłumacz. Ale całościowe, trzy czwarte? Całościowe obdarte, będzie to. I jaki chyba kolor? Poczekajcie. Ciemnogranatowe, chyba że poczekajcie, ja zobaczę, czy jest coś ciekawego może w krótkich, co by jej pasowało tutaj. No. Słuchaj, to chyba będzie to, ja nie masz wiem. Masz 5 minut jeszcze. Happy ma wizję. Dobrze. Dzisiaj lokalną. Dobra, to zmienimy na shorty. Shorty. Aha, okay. No. Shorty, też jeansowe, z paskiem, z takim wzorkiem kolorowym na pasku. To takim by... jakby... Wzorkiem kolorowym na pasku? Widocznie jest kolorowy wzorek na pasku, taki metalowy... No dobra, metalowa klamra, tak, no. I do tego ciemno granatowe. Mhm. Czyli taki standard, który się wylosował chyba. Chociaż nie wiem, czy to jest to. I teraz tak, ewentualnie, dodatki. Poczekajcie, bo tu mam kilka kompletów shortów, moment. Maćku? No Wojtku, poczekaj, bo sprawdzam każdą ewentualność shortów. I co ty chciałeś, ciemnogranatowe, tak? Tak. Ty, to mogą być te w sumie. Dobra, ryzyk fizyk, no, zostawiam. Dodatki, bransolety. Z bransolet możemy jej dać takie coś pasujące... Boże, takie coś słodziaśne. Takie świecące się biało-różowe i zmieniamy na... Świecące się biało-różowe? Czerwono-różowo-fioletowe. Czekajcie, świecące się biało-różowe. Żeby była taka cukierkowa, taka. Świecące się taka high school. Wojtek, czy widzisz jakieś świecące biało-różowe? Czerwone, a, to chyba, że to. Jak widzicie, one się świecą. Dobra, tak mam. Bierzemy rękawiczek. A jaki kolor ty chciałeś, happy? Tak, czerwone, różowe i fioletowe. Taki kolor czerwone, jest. Czerwone, różowe. Nie ma takiego. Są. Dobra, i co jest to? Czerwone, różowe. Ja mam białe, nie mam fioletowego. Czerwone, różowe i fioletowe. W sensie tak jak wybieracie z tych, z tej palety. To jest taka ciemna czerwone, czerwień i ciemny róż, taki ciemny fiolet. Tak. To będzie to.
Tak. Poczekajcie, chyba, że to jest to u mnie. Ej, bez kitu, ja tu nie widzę czegoś takiego. Jest. No, co jeszcze sobie, buty, to jest na prawą rękę? Chodzi? No, moment, jeszcze tak, dodatki. Tak, nie, na lewą. To jest, w sensie, na jej na lewą. Na jej lewą, ale tak. Po naszej prawej stronie. Ej, bez kitu, ja tu nie widzę takiego koloru, dobra, dam to, trudno. Jest. Nie wiem, co wybraliście. A na lewą rękę? Może dać jej zegarek? Aha, dobra, czekaj, gdzie to są zegarki? W bransoletach będą, no. Taki okrągły, z taką okrągłą tarczą i dajmy jej cały biały. Okrągłą tarczą. Ale to jest tylko jeden zegarek. Nie, nie jest dwa. Więcej. Cały biały? Na prawo, tak. Na lewą rękę jest jeden tylko, znaczy na prawą. Na lewą jest... teraz, Maciek, robimy. Na prawą. Na prawą, Wojtek. No ale jak dam na prawą, to mi zniknie bransoletka. No bo robisz na lewą. Teraz na naszą na lewą, ale jej prawą. Nie, tak. No teraz na jej prawą. Odwrotnie. Nie, ale bransoletka jest na prawą. Po lewej stronie. Teraz u nas, w sensie jak 30. My patrzymy, to po lewej stronie. Dobrze. No to ja zrobiłem to źle jest... w takim razie, bo powiedziałem. Na lewy zegarek, tak? Cały biały. To czekajcie. Patrzymy, to po... na jej prawą rękę teraz bierzemy, na jej prawą. No. Na tak. Jej prawą, na... no tak. Właśnie, na jej prawą, właśnie. No, zegarek na prawą rękę, tak? Biały. Tak. No. Biały, cały biały. To a tarcza jaka ma być? Teraz, bo na lewą rękę nie mam taki nic. Taki paskowany, taki jakby był metalowy. Dobra, jest, no. Dobra, okej. Okay. Pierścionki. Weźmy i dajmy pierścionek, może takim, z takim dużym oczkiem. Ja też się skupiłem. Nie wiem. No, z dużym oczkiem. Różowe oczko, różowe oczko. No. Dobra. Jak to wygląda. I różowe ma być? Tak. To tak, jak, dwa zegarki. Jak takie oko cyklopu? U mnie dwa ma zegarki. Zegarki. Live it. Minuta 40. Happy buty. Takie normalny brylant. A brylant? No to oko czy brylant? Brylant. No brylant, ale mówi się oczko. No dobra. Jezus brylant. Maria, ale na, no czekaj, a który minuta palec? Minuta 30. Dalej, buty. Buty. Bierzemy buty. Dajmy jej może... No dobra, będzie tak. Trampki, bo to jest taka high school girl. No to dajmy jej trampki. I dajmy no. Jej może... takie... Nie, to jest obrzydliwe. Chociaż dobra, to możemy dać jej to. Różowe z białymi paskami i zmieniamy kolor. Nie, zostawmy te różowe z białymi paskami. Takie, wsuwane. Z białymi paskami, no to chyba wsuwane? Mam. Tak. No tak wyglądają. A, no. Wsuwa... Moment. Chyba mam, bo tu nie ma innych takich. No tak wyglądają, jakby były wsuwane. A nie są takie... wiązane do góry gdzieś tam? Minuta. Znaczy są wiązane, ale... To są wiązane, czy nie są wiązane? Mają... Te... To są takie tenisówki. Wkładane różowe z białymi dwoma tak. Paskami, Maciek. Tak. Dobra, do tego dajmy jeszcze wrócić do dodatku. Chryste, panie. Co? No jak? Skarpety. Jezus, a co? 40 sekund. Dobrze. Skarpety, takie nie, wysokie. Nie, to teraz płynie, już happy nie... Jakie? Wysokie. No. O, matko, kocha... Chociaż czekajcie. Tak. Czas kończy, czas kończy, czas kończy, czas kończy. I różowe. Takie z takim, z takimi ściągaczami na górze. Tak. To chyba. Za no. Kolana, za kolana. Aha. One za są kolana. Jakieś wzorki? Tak. Takie na górze ma taki pasek jakby z gumką. Ja pierkur, co? Tak. Dobra, chyba. Czy to jest wysokie? To? Nie, to nie jest to! Na górze a te, czekajcie. A... Tak. Ale one nie są różowe u mnie. Chyba, że to, czekaj. To chyba, różowe. Że... Dobra, mam. Mają taką kartkę na górze, tak? 5, 4, Jezus, nie! Jak wygląda. Dwa, jak nie? 1. No i sraczka. Koniec, no to koniec, dupstal. Koniec. Ja pierdzielę, nie wierzę powiem w nią. Powiem wam, że to jest masakra tak tłumaczyć. Wie, powiem ja powiem tylko tyle. Ja jestem w wielkiej konfundacji i zważywszy na te ręce, bo... nie wiem, co tu się zadziało, ale... Dobra, ja wam mnie, wysyłam. Jak patrzę na nią na wprost, no. To w prawej miała mieć bransoletkę, a w lewej wysłałem. Zegarek. Tak, u nas... tak. No to świetnie, znaczy, no to czemu potem... Po naszej. Mi, nie, to czemu potem mi mówiliście, że na lewej, na prawej ma mieć zegarek? No bo na jej no, prawej jej ma mieć prawej. Zegarek. Nie, ale my patrzymy na Simkę wprost. Wojtek, ale, ty, ale co ty wymyślisz? Mówiliśmy, że po naszej lewej, a w jej prawej ręce jest tak. Zegarek. No. Aha, no to jeden mam, ale z drugiej miała być, prawej miała być bransoletka. No jest. Dobra, ja mam... Ja mam inne... Aha, to mamy inne włosy w ogóle! Ja nie wierzę! Powiedz. Czekajcie, ja wysyłam. Inne jeansy w ogóle, inne sztruksy! Tak, jakaś po prostu, nie? Już wam wysyłam. Z tymi rękoma to ja w ogóle zabłądziłem. Ja mam też inne okulary, nie? Wojtek, masz te włosy, ty masz prawie wszystko dobrze, tylko ten zegarek. Tylko masz zegarek. Dobry zegarek, ale na tej drugiej, na jej, od, na naszej prawej, i okulary mam złe. A tak to wszystko, no i tak, okulary mam złe. Ja też mam złe okulary. Trzeba było no powiedzieć jak od Prady.
Tym wiedział. Jak od Prady. No łezki, no one są łezki takie. Ale popatrz no. na jest, moją. To ja chyba wygrałem. No, Wojtek wygrał. Ha! Tak. Przepraszam ale bardzo, moja ma jest bardzo piękna. Dobrze, moi drodzy, słuchajcie, my jakże... Perki. No. Ej, to bo ja nie wiedziałem, które mam wybrać. Ja tak chętnie, żeby zrobić tego. Screena, tak. Słuchajcie, moi drodzy, tym jakże optymistycznym akcentem będziemy sobie kończyć. W następnym tygodniu będę dyktował ja chłopakom, także zobaczymy, co się podzieje. No, także co, był sam oczywiście Wojtek. Byłem. Był też Piotrek. Byłem. I była nasza Dejla i w ogóle, także my się słyszymy już. I wygrałem! Trzymajcie się. Wojtek wygrał. Trzymajcie się, cześć i do następnego, pa. Pa, trzymajcie się.